Życie by było dla mnie zmarnowane, gdybym nie miał psiów. Ja jestem kresowiakiem, tak. Urodziłem się w rodzinie pszczelarskiej. Mój dziadek miał pszczoły, mój ojciec miał pszczoły na kresach. A tutaj, na zachodzie, mam i ja. Tak. Nowa młoda rodzina, tak zwany rój jest, tak? I pracuje znakomicie. Wszystko się odbywa pomału, pomalutku, żeby nie denerwować. Czego? O, ja dziękuję. O, jaka ta ciężka ramka. Królowa się chowa. Rodzina bardzo pracowita. Tak. I z takiej rodziny trzeba brać odkłady, żeby dochować się takich psów. Tak. Bez operacji pacjent żyje i czuje się dobrze. Trzymaj mocno. No i spróbuj to teraz, ile to waży. Dobra. Tak? Co tam jeszcze trzyma? No, zrywamy zasklepieni włoszczyny tą. Żeby wyleciał miód. To jest lipy i trzeba jego wziąć, bo teraz będzie gryka. Piękny, piękny. Złocisty. Tak? Złocisty. Wirujemy. Tak, odwracamy, żeby z drugiej strony wyleciało.
Piękna lipa. Jak robi się stożek z miodzi, jak leci, to znaczy, że jest miód dojrzały. Robienie tego ula zajęło mnie 3 dni, także nie jest tak ciężko zrobić ul, tylko trzeba chęci. Ten ul dostanie rodzina dobrze pracująca w nagrodę, najlepsza rodzina. Bo dla leni to może być ul stary, a dla dobrych pszczółek, pracowitych, dostaną w nagrodę nowe ul. Ile lat trzymasz pszczoły? 51. 51 lat trzymasz pszczoły. I uważasz, że wiesz wszystko o pszczołach, czy...? Nie. Zaskakują. Cały czas zaskakują. Cały czas pszczoły zaskakują. To jest tak, jak żonę się nie rozszyfruje do samego końca. Tak, no. Tak. Tak samo i pszczoły. Dokładnie. Najzdrowszy i najlepszy nasz polski wrzos. Na przykład ja miodu nie lubię. Ja też nie przepadam. Tylko jadłeś kaki. Absolutnie, ale... Ale czasami lubię go zjeść. Po prostu pszczoły trzeba kochać. To nie tak. Tak trzeba kochać jak dziewczyny jeszcze nawet.
Dobrze by było, żeby zrobiła mniej więcej taki film, żeby... No... Dobry był. No. Co znaczy dobry? No taki mniej więcej, żeby się podobał mnie. No.